Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i na wstępie zaznaczam, że jeżeli zauważyliście w poprzednim materiale albo jeszcze w poprzednim, no cztery powiedzmy ostatnie materiały, że jestem delikatnie nie w formie, jeżeli chodzi o komentarz, to teraz mam dla was przykrą informację. Zaaplikowałem sobie wszystkie możliwe lekarstwa. No i jest na to takie ładne słowo, jestem otumaniony lekami teraz. Więc może być naprawdę srogo w dzisiejszym odcinku, srogo. No ale dobra, lecimy tam, gdzie jest żółty oznacznik. Może się uda dolecieć szybciej lotnią. Ja w ogóle też będę musiał się rozejrzeć, czy przypadkiem w pobliżu tutaj nie ma miejsca, czy tam terenu żerowania zwierzaczka, który jest mi potrzebny do ulepszenia sprzętu, który mam. O kurde. Nie wiedziałem, że to ma aż tak szeroki rozstaw skrzydeł. No dobra, 500 metrów. Ale trzymajmy się drogi, bo jeszcze jakaś faktycznie dzika bestia mnie zaatakuje zaraz i będzie po mnie. Aha, przypadkowe dotknięcie touchpada skutkuje taką oto zmianą broni na broń totalnie niepożądaną. No właśnie, ale można też zmienić z powrotem na łuk refleksyjny. No muszę sprawdzić, jak działa w końcu. Ale cholera, no muszę się uleczyć w międzyczasie. A bandaż, po prostu bandaż, nie ten... posypka z roślinki, którą znalazłem. Aha, dobra. Moment, są domy, to może... Nie, nie ma. K na minimapie, więc nie można tam uzupełnić naboi sobie. Ale dobra, to już niedaleko, to już naprawdę niedaleko. Ale moment, właśnie, stop. Stop. Przecież tu miał być wybór właśnie między ratowaniem zakładników, a odbiciem dzwonnicy, czy tam strażnicy. Moment, gdzie to właściwie ja się kieruję? Bieżący cel. Dotrzyj do osady w górach. Znaczy i tu. No dobra, to lecimy. Ale w górach, tak? No to kurczę, naprawdę trzeba się będzie trzymać drogi, bo pewnie będzie ciężko tam się wspiąć. Choć w sumie praktyka znana ze Skyrima czasami w Far Cry'u też działa, czyli przytulanie się do ścian i maszowanie skoku, póki postać nie wskoczy, choć tutaj jak się sturla na dół, później to jest koniec. Śmierć na miejscu, upadek z wysokości, ze skutkiem śmiertelnym. Nie, ale kurczę, serio, to nie, w sumie nie wygląda, aż tak, żeby było aż tak wysoko, ale dobra, tam widzę chyba miejsce na kotwiczkę, więc w tamtym kierunku się kierujmy. No, mówiłem, jestem utumaniony. Ale coś tu będzie? Jeszcze w tych krzakach może? Jakiś niecny zwierz? Nie, bo mgiełka się unosi. Zabij strażników i uratuj przynajmniej dwóch zakładników. Ej, cholera, ja bym chciał więcej niż dwóch. A w ogóle ilu jest? Jakbyście mi powiedzieli ilu jest, to bym się bardziej cieszył. Dobra, dawaj kotwiczkę. To jest chyba podejście, że tak powiem, a la Solid Snake. Totalny cichacz. Chyba, że poskaczę sobie jeszcze teraz. Rośliny służą do wytwarzania mikstur, które dają potężne premie. Nowe mikstury odblokowujesz w menu umiejętności. No właśnie. Czyli tam będę musiał zainwestować. Okej, okay, gdzie są zakładnicy? Ale najpierw, moment, najpierw... O shit, dobra, ktoś z tej strony był? Nie, no bez kitu. Ilu? Dwóch. Póki co. No ja by pilnowało miejsca z zakładnikami tylko dwóch strażników, to by było w sumie dobrze. Nawet mam tutaj specjalnie łuk, z którego mogę skorzystać, eliminując... A, tu jest kolejny już. A, i tam jeszcze jeden. A nie, to jest zakładnik. O shit, to autentycznie nie mogę tu spieprzyć. Pełna maksymalna przyczajka i niczym ślimak, ale do celu. Dobra, dobra, jak z tej strony wygląda? Moment, ten tutaj idzie, tak? Gdzieś. To rzućmy może kamień tam dalej. Mam nadzieję, że nie trafił w ten płotek. No. Słyszałeś to? Koleś, ziomuś. Naprawdę blisko rzucam. Powinieneś to usłyszeć. O, cio, to już usłyszał. Okej, okay, dobra. Teraz go wyprowadzić tylko dalej. Jak najdalej od kompanów. No szkurde, kolo. Dalej, dalej, jeszcze kawałek. Tamtą stronę, nie patrz w moim kierunku, ty łosiu.
przypadkiem. Okej, tam. I jeszcze dalej dla bezpieczeństwa. Ej, czy on zmienił kierunek i właśnie idzie do mnie? Żeby mnie zauważył. Shit. Tam kamyszek, dobrze. Idź. Jesteś teraz, spadniesz moim łupem. Ej, gdzie w tą stronę? No ale cóż, no wyeliminujecie tak czy tak. I teraz jeszcze. No nie ten, którym się podnosiło zwłoki. No właśnie, bo muszę się ich pozbyć. Tu musi być pełen cichacz, czyli tym razem musimy się pobawić w przenoszenie trucheł czy zwłok łatwiej. Bo nawet nie wiem, czy dobrze słowo truchło odmieniłem teraz. Dobra, tutaj możesz leżeć. Tutaj odbił się jak kauczuk. O, może mają kamizelki właśnie z drzewa kauczukowego. Okej, ale tu jest ten jeden. Mógłbym go strzałą tak po prostu tu w środek czoła. Okej, ale czy ktoś to widział? Tamten jest pochylony, cholera wie czemu. Dobra, spokojnie. Ale aparaci jeszcze przed wszystkim. Szybko, co się podnosiłem. Nie może mnie zauważyć, tu jest kolejny. Tam jest, kurde. Ciężko będzie to zrobić, ale gdzie jest tamten? A szyd, dobra, żeby mnie nie wypatrzył. Ty jakby co, patrz w drugą stronę zupełnie. Usłyszysz to? Tej chyba usłyszał. Chyba autentycznie to usłyszał. Dobra, nie wypatrz mnie. No, przechodź tu, AJ! No i dobra, chyba mogę sobie pozwolić na strzał w głowę. No. Przestań się chwiać. 10. No ale dobra, ważne, że jest martwy. Mogę już go od razu uratować? No, żebym tutaj nikogo nie spotkał teraz. Nie, serio, mogę od razu? Czy dopiero muszę wyeliminować wszystkich? No właśnie, wszystkich strażników najpierw. Tam ewentualnie miejsce na kotwiczkę, ale na tego gościa spróbujemy się zaczaić tutaj. Tylko cholera, to nie wiem, co jest tak właściwie. Ktoś tam może stać i się na mnie czaić. Dobra, ale tamten mnie nie wypatrzy jeszcze. Jakby co, wysoka trawa gdzieś tu się na pewno znajdzie, gdzie będę mógł się schować. No, ciu. O kurde! Dobra. To właśnie, to jest wróg. Do tego ten z maczetą. Więc... hop. No tamten się akurat ruszył, nie? A właśnie, moment, przyjąłem kamienie. Któryś to usłyszał? Żaden. Dobra, no to tego trzeba headshotem ściągnąć. No czemu nie headshot? No ale dobra, tego też nie będę ryzykował eliminacji. Pochrzczycę się headshotem? Nie, no kurde. Dobra, rozwiązać zakładników. Czyżby wszyscy martwi? Spokojnie, ja sobie zlituję, niech on gada. Look, I didn't come here for my father or any of this. We could still use your help, brother. Look at the difference you've made. I know, I'm asking a lot from you, but helping the Golden Path will take you to Lakshmana. I promise you that. We'll find it together. Thanks, Sabal. Dobra, negocjacje w sprawie zakładników. Misja wypełniona. A tego Sabal obiecał jeszcze pomóc w znalezieniu świątyni Lakshmany, no to same plusy. Okay. You're new here and Sabal can be very persuasive. I just wanted to do my part. And I appreciate that, but you have to see the bigger picture. Aww. I was already making arrangements to deal with the outpost, but now I have to retask my fighters so they can protect the hostages you rescued. Protect them from what? Diplo. He doesn't like losing his playthings. Don't you see, Ajay? There was a plan, and now it's fallen apart. It will be a while before things with Diplo blow. Ej, dobra, szczerze? Ja rozumiem, że większa perspektywa ma znaczenie, ale no ludzkie życie, cholera, no co tam? No ta się denerwowała, że Darpana zostawili, a właśnie wtedy Sabal patrzył na większy plan, że Adje jest niby ważniejszy. Dobra, ale zaczynamy infiltrację. Dotrzeć do strażnicy. Kurczę, nie wysłuchałem Amiry do końca. Zresztą Amity.
Pewnie mówiła coś ważnego. Pewnie będę musiał się skradać. Więc coś jeszcze ciekawego? Ktoś tu coś miał? Nie? No to szybko. Mam nadzieję, że faktycznie zakładnicy byli niedaleko tamtej strażnicy. No nie, 500 metrów. No, powinno udać się bez żadnego uszczerbku na zdrowiu. Yes? Mógłbyś Ajay zmienić numer sobie. Kurde. Nie, Pagan Min to jest naprawdę as. Jestem ciekaw, kiedy będzie kolejne spotkanie z nim. Ej. Czy to nie jest przypadkiem koleś w czerwonym kubraczku? Nie. A może ten? Też nie. Okej, to mogę spokojnie tam zejść do nich. Op. No, a znowu ten sam błąd. Najpierw trzeba troszeczkę zejść, a później dopiero można sobie skakać i odbijając się zejść troszeczkę niżej. No kurde, przecież... Teraz nie wcisnąłem krzyżyka, no. Tylko R2. A nie, ale R2 to jest do góry. Aha, dobra, sorry. No i teraz, odbijając się, op. Op. No, i odczepić. No co, się stało? Nie. No dobra. Spinaczka ściankowa to jeszcze nie jest moja mocna strona. No ale będziemy działać w kierunku tego, żeby było coraz lepiej. Czyli co, infiltrację już skopałem, czy Amira jeszcze raz teraz zadzwoni? Amita, kurde. No dobrze, to możemy posłuchać jej jeszcze raz, a ja już się udam w dobrym kierunku. Bo w sumie... Kurde, nie wiem. Tamta na pewno nie. Moment, może od razu wyznaczmy sobie na mapie, choć w sumie, o, umiejętności, czy można sobie rozwinąć. Okej. Aha, że każda eliminacja jest również ograbieniem, ale właśnie, chciałem mikstury. No, albo prędkość działania narzędzia naprawczego, nie. Jesteś tak sprawny, że zbierasz dwukrotnie więcej liści, no to fajne, ale... Kurczę, coś o robieniu mikstur? Chyba to, faktycznie. No nie. To nie jest to. A kiedy uderzamy w tygrysa, będziemy siać zamęt w szeregach przeciwników. Wycinając wszystkich jak leci. Co my tutaj mamy? Eliminacja, broń krótka, śmierć z dołu. Tylko za jeden punkt. Skupiony kierowca? Nie. Bardziej mi na tym zależało, na przeciągnięciu, żebym mógł od razu ciało zaciągnąć gdzieś, powiedzmy, za narożnik, żeby nikt go nie zauważył. Więc musimy uderzyć w eliminację z ograbieniem jednocześnie. Trochę drogo, dwa punkty. Kurde. No, ale przynajmniej teraz już nie będę musiał przetrzepywać zwłok po zabójstwie. Ej. Czy ja przypadkiem nie potrzebuję waszych skór? No oszyt. Dobra, spokojnie. Chill. Pojedyncze skórki, no ale cóż. Lepszy ryc niż nic. Co to było to właściwie? Cyjon. A tych miałem chyba właśnie najwięcej. A, właśnie, nawet nie wiedziałem, że teraz Ajay wziął na swoje barki odpowiedzialność za przejęcie tej strażnicy. Na pewno jest odważniejszy od bohatera z trójki. Tamten był imprezowiczem, który został wpleciony po prostu w niespotykany i bardzo nieprzychylny wir wydarzeń. No, ale ten w sumie przyjechał tutaj sam, wiedział, na co się pisze. Wspiąć, a przeczytać może. Zamknięte do odwołania. Moi towarzysze w piciu, z głębokim i szczerym żalem muszę zawiadomić was, że na pewien czas musimy zamknąć Raxi starego Ishy. Czynię to z ciężkim sercem. Jutro moja piękna córka Tara zostanie skremowana, a ja muszę zachować siłę ciała i jasność umysłu, po raz ostatni oddać honor jej oraz walce, której poświęciła życie Isha. Cholera jasna, no. No i tym bardziej nie lubimy Pagana teraz. Pewnie jego żołnierze. No właśnie, ciebie, frajerze, nie lubimy. Teraz sprawdzam łączność. Pieprzony szaleniec. Taki Hitler Himalajów jawnie. No, powiedzmy.
Albo Stalin. Nie, bo to jeszcze gorzej. Co my tu mamy? Gdzie jest ta skrzyneczka? Widzę diamencik, ale skrzynki samej już nie. A, no tak. Słaby ten papeć, skoro nawet nie przesunął plastikowej beczki. Dobra, jest i woltomierz. Ale dobra, infiltracja. Jeszcze to się może uda zrobić w tym odcinku. Ale rozumiem, że skoro misja już sama w sobie nazywa się infiltracja, czyli kurczę, raczej będzie wymagane poruszania się po cichu. Dobra, odłączmy się. Co to jest za zwierz? A w sumie, może to jest jakiś tapir? Ej, stop. Czyżbym widział pasek od... No właśnie. Cholera, jadą tu. Jadą! Uchylić się, przeładować. Łuk. Zero granatów, kurczę, kiedy ja wyrzuciłem wszystkie moje granaty? Przecież... Nie no, właśnie, trzy. Tak powinno być. Okej. He can't stay there forever! Get him! Chyba nie strzelał do mnie, nie? No i mój. Dobra, 30 punktów i oczywiście od razu też przetrzepany. No, to teraz pozostaje tylko wsiąść na kłada i cisnąć do przodu. No kurczę, to zsiadanie z lotni mnie zawsze rozbraja, nie? Przecież to wystarczyło raz włączyć grę, żeby zauważyć ten rażący błąd. Co oni, kurczę, nie testowali tego? Naprawdę? No to polscy beta-testerzy się nie spisali. Dobra, brzmiało jak świnia. Świni chyba potrzebuje. No ale równie dobrze to mógł być faktycznie znowu dzik. Świnie się nie wypuszczają w takie rewiry. Nie, to nawet nie było to. To jakiś tapir jest. Tak? No właśnie, tapir maltański. Maltański? Co on tu robi? To Himalaje podobno. Ale dobra, 200 metrów jedyne, to już można być coraz ciszej. Ej, czy... No już myślałem, że udało mi się złamać takie drzewo. No, to by była fajna wartość w tej grze. No bo faktycznie, drzewo nie wygląda aż tak grubo, żeby miało wytrzymać wszystkie moje najazdy kładem. Ale dobra, bo tu już coraz bliżej jesteśmy celu. O, shit. Dobra, i tutaj właśnie zginę. Tu będzie moja śmierć. Albo nie? Okej, jakoś się udało, nieźle. Spatrzcie, spadliśmy stamtąd, z góry. Pięknie, dobra, ale 80 metrów, więc już tutaj lepiej na piechotę. Strażnice, wrogie strażnice można łatwo rozpoznać po unoszących się nad nimi. To jest nie po polsku w ogóle. Po unoszących się nad nimi słupach czarnego dymu. Chyba unoszącymi się nad nimi słupami czarnego dymu. Dobra, nieważne. Jeżeli wyzwolisz strażnicę bez wywołania alarmu i nie dając się wykryć, otrzymasz premię. Każda wyzwolona strażnica odblokowuje nową lokację do szybkiej podróży, czyli kryjówkę, oraz nowe zadania. Dobra. Czyli pierwsze odbijanie, teraz przed wami na ekranie. No dobra, no faktycznie jest słup czarnego dymu. Ale wybaczcie. O, szczyt musiałem przełknąć. Dobra. Dobra miejscówka na obczajkę. Myk jeden. Gdzieś tu na pewno jest ich więcej. Gdzie są alarmy? Bo z trójki pamiętam, że fajnie jest je wyłączyć. Że nawet jeżeli mnie zauważą i gościu będzie chciał wzniecić alarm, to mu się nie uda. Nie, serio? Jest tylko ten jeden? Ej, martwy słoń. Kurde, trzeba go oskurować. Tutaj kolejny słonik. Ej, mam pomysł. Ohohoho. No to pięknie, dobra. Jeżeli uda mi się trafić w kłódkę z tej odległości. Zniszcz klatki, by uwolnić swój ten zwierzęta. Dokładnie to mam zamiar zrobić zaraz. Spoko, spoko. Chyba stąd już trafię. Aha, powinienem być w stanie. O, pam. Dupa. Koleś. Dobra, tylko się rozgląda. Ale cholera, jak mogłem teraz nie trafić w kłódkę? Holender, wydawało mi się, że dobrze poleciała ta strzała. Ej, jest kolejny. Warto go oznaczyć. Nikogo więcej? Nie. A i tam jeszcze. Proszę bardzo, jak wyszedł. Nic z tego, nic owego. Dobra, żeby mnie nie wypatrzyli. No, jestem przykucnięty na pewno. Jestem. No więc tak, może kamień
albo nawet z dwa, żeby odwrócić ich uwagę. No, zwłaszcza mi chodziło o tego gościa tutaj. Dobra, i teraz mogę chyba próbować. Szlak! No zaraz któryś z nich się odwróci w moją stronę bankowo. Ej, moment, jeszcze widzę jakieś zwłoki, czy... Nie no, zwłoki typowo. Szkoda. Niestety. Dobra, tylko on strzelał. Mam nadzieję, że nie do mnie, co tam jest w oddali. Kolejna linka ewentualnie. Nie no, w sumie mógłbym zejść na dół już, ale naprawdę bardzo bym chciał uwolnić tego słonia. Dobra, jeszcze jeden kamień. Do trzech razy sztuka. Zasada znana. Co jest? Gdzie on poleciał? I tak szybko do tego. Szlak, kurde. Przydałoby się coś z tłumikiem. Co mam w arsenale? No właśnie nic takiego. Kurde. Nie no, a może? Może usłyszą strzały, a nie będą wiedzieli skąd padają, no. Dobra, najwyżej stracę premię. Naprawdę chcę uwolnić tego słonia. Nie, 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 nie w gościa. Jest! I słonik. Dobra, ale... O, nie, 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 nie chcę zostać wypatrzonym, nie chcę zostać wypatrzonym. Zmiemy na łuk. A nie ma takich zabaw, nie ma takich zabaw ze słoniem, kurde. Widzicie, gdzie trafiłem? Tutaj jest moja strzała, właśnie w powietrzu. Ale rozpiernicz sieje ten słonik. No nie mówcie, że się uda, że to już wszyscy. Tak, ej, chyba tak, nie wierzę. Bazar Kilana. Wyzwolono strażnicę, jedną z 24. I od razu, tak, ludzie z Złotego Szlaku przyjeżdżają zabezpieczyć teren, tak, oczywiście. Tylko już jest po wszystkim. First the hostages, then the outpost. You're not much of a listener, Ajay, but I have to admit, you've done a good job today. Aha. Thanks, babe. Your mother would be proud. You want to reach, what is it, Lakshmana? Getting there won't be easy. We lost the north to pagan men years ago, and we're struggling here. Ej, przynajmniej ona wie, gdzie to jest. I promised my mom I'd bring her ashes there. It was her dying wish. Think about it, Ajay. Your mother knew exactly what would happen once you showed up here in Kirat. The son of Mohan Gale returning to the war-torn land of his birth. Ishwari was a smart woman. Faktycznie, może to był taki fortel, żeby wyzwolić Kirat. Stand with us, Ajay. Join the Golden Path, and I promise you, you will fulfill your mother's dying wish. Whether it was to spread her ashes at Lakshmana, or to accomplish something greater. I tak w sumie już myślałem, że jestem członkiem Złotego Szlaku. Przecież tyle razy już im pomogłem. Really start the Golden Path. They did. Their goal was to free Kirat from Pagan's regime. Now you have a chance to help us finish the work they started. Just think about it, Ajay. No, ja już mogę odpowiedzieć sobie teraz. Wchodzę w to. Jak rozżarzona katana w masło. Oh, mom. Looks like we're staying. A ten cały czas nosi przy sobie urnę. Ej, w ten oto sposób skończyliśmy akt pierwszy. Nieźle, no to może wreszcie będę mógł przejść tam, gdzie były te autobusy, do jasnej cholery, no. Okej. Okay. Jeszcze umiejętności, podobno coś nowego. Tak jest, przeciągnięcie mogę, ale jeszcze będę mógł też coś innego. Na przykład dwa razy więcej z roślinek? No przydałoby się, szczerze. Dobra. Gra w trybie współpracy. Odblokowano tryb współpracy, aby dowiedzieć się więcej, odwiedź Herka. Czy chórka. Szukaj w okolicy ikony H. Możesz również nacisnąć touchpad, aby przenieść się do menu taktyki i przeczytać sekcję gra w trybie współpracy. Aby grać w trybie współpracy, musisz wybrać opcję rozpocznij online lub kontynuuj online w menu głównym. Okej, dobra. Czyli to jest ten myk, że gracz posiadający PlayStation 4 i grę Far Cry 4 może wysyłać zaproszenia do swoich znajomych z PSN-u. Którzy też mają Play'a 4, ale niekoniecznie muszą już mieć Far Cry'a 4. Wystarczy, że pobiorą partię danych i mogą grać nawet bez samej gry. Co prawda jest to dostęp ograniczony, bo tylko ogranicza się do tych misji współpracy podobno. I tylko chyba godzinę, jeżeli dobrze pamiętam. Godzina jest na raz.
No ale kurczę, i tak świetnie, nie? Grać w coś nie mając faktycznie gry. No brawo Sony, brawo. Dobre posunięcie. Ale dobrze kochani, ja w tym miejscu kończę ten materiał. Żegnam się z wami, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej.